Nawet Tuwalu, które ma 11 tysięcy mieszkańców, jest państwem, jest członkiem ONZ-u i tak samo ma prawo, ma taką samą na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ głos Tuwalu, ma taką samą wagę jak głos Chin. W Francuskiej były francuskie kolonie karne, to taki odpowiednik tropikalny Syberii. Bardzo wysoka mhm. temperatura i bardzo wysoka wilgotność. To powoduje, że jakby Hiszpanie, a Wenezuela uważa się za sukcesora korony hiszpańskiej. No, jakby nie pojawiają się już w tamtym obszarze. Otóż jeden z pełnomocników podczas tego procesu napisał listy z dopiskiem otworzyć po mojej śmierci. Pewne konflikty są po prostu dla nas bliskie, bo są bliskie geograficznie i mamy po prostu bezpośrednie interesy. Wenezuela, Wenezuela jest, powiedzmy, odległa od Europy, ale bliska Stanom Zjednoczonym. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, po raz pierwszy w historii naszego kanału przeniesiemy się do Ameryki Południowej, a konkretnie do pogranicza Wenezueli z Gujaną, gdzie może wybuchnąć kolejna wojna, w którą mogą zostać wciągnięte Stany Zjednoczone. Ale tymczasem kciuki dla naszych przyjaciół. Zarys Kapitalna Fundacja Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Biblioteka cyfrowa Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla zarysu KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD literki mają swoje znaczenie i last but not least speakly Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Również możecie się nauczyć hiszpańskiego, e, co Wam się przyda na pewno w Ameryce Południowej, drodzy Państwo. E, dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie naszego kanału. Subskrybujcie nasz kanał. Niewiele brakuje do 600 tysięcy subów. HistoriaRealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kupki, koszulki, red i i książki, m.in. Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, z autografami moim i Jacka Bartosiaka. A moim i Państwa gościem jest dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie, szczególnie, że rozmawiamy w weekend, więc poświęca Pan dla historii realnej naszych widzów cenny czas, który mógłby Pan spędzić z rodziną, więc bardzo, bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. No dobrze, od razu zabieramy się do sedna sprawy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ostatnio ład międzynarodowy ewidentnie się chwieje. Cały czas wybuchają jakieś wojny. Ukraina, Izrael, wszystkie oczy teraz były wpatrzone na Pacyfik, gdzie Tajwan jest takim punktem zapalnym, a tu proszę bardzo. Ameryka ma ból głowy w zupełnie innym miejscu świata. Wenezuela i Gujana na e, skraju wojny. Czy myśli Pan, że e, ten konflikt może zamienić się w konflikt gorący w najbliższych e, nie wiem, tygodniach, najbliższych miesiącach? Mam oczywiście nadzieję, że nie, bo. E... To tutaj musimy spojrzeć na to w taki sposób, że oczywiście po 24 lutego 2022 roku wydaje się, że mało rzeczy jest pewnych w stosunkach międzynarodowych. Więc oczywiście ja jako prawnik z zakresu prawa międzynarodowego zawsze jestem postulat pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że faktycznie dynamika ostatnich wydarzeń międzynarodowych wskazuje, że państwa mają do tego bardzo zróżnicowane podejście. Stąd też mam głęboką nadzieję, że Gujam i Wenezuela znajdą rozwiązanie drogą pokojową tego zagadnienia, zagadnienia historycznego w istocie, posięgającego, możemy nawet wręcz powiedzieć w pewnym sensie naprawdę zamieszłej historii. I, i mam nadzieję, że ta historia no jednak nie spowoduje, że będziemy mieli kolejny obszar zapalny, kolejny konflikt zbrojny, który no też w mojej ocenie, jeżeli doszłoby do ewentualnej inwazji zbrojnej Wenezueli przeciwko Gujany, no to nie tylko to byłoby wydarzenie w stosunkach międzynarodowych, ale niestety kolejne naruszenie prawa. Międzynarodowego. Byłaby to dla mnie akt agresji, ponieważ nawet jeżeli Wenezuela uważa, że co też myślę, że będziemy w tym programie też o tym rozmawiać, jakie są podstawy roszczeń wenezuelskich, nawet jeżeli Wenezuela zgłasza jakieś pretensje terytorialne, to wydaje mi się, że nawet w tym kontekście, w kontekście sytuacji spornych, jednakże granica jakaś jest i te granice powinny być zachowywane i przestrzegane, tym bardziej, że strony ustaliły tą alternatywną metodę rozstrzygania sporów, tą pokojową oddały sprawę do Sądu Międzynarodowego. Więc mam nadzieję, że ten autorytet Sądu Międzynarodowego tutaj przeważy, chociaż no też mam w pewnym sensie świadomość, że stosunki międzynarodowe rządzą się swoimi prawami i ten, ten świat prawa międzynarodowego, świat stosunków międzynarodowych, ta relacja czasami się rozjeżdża. Oczywiście, zaraz porozmawiamy o genezie tego konfliktu właśnie sięgającego zamierzchłej przeszłości, jak również tego, co teraz to spowodowało, ale zacznijmy może trochę od takiego spojrzenia militarnego. To widzowie bardzo lubią, ja sprawdziłem. I teraz tak, wydaje się, że to kolejne starcie Dawida z Goliatem. Armia Wenezueli liczy 200 tysięcy żołnierzy, mają sporo sprzętu, jakichś tam czołgów, o których swego czasu chyba Sowietów czy od Rosji dostali. Natomiast siły zbrojne Gujany, drodzy Państwo, 4000. tysiące, Żołnierzy, czyli no, gdyby doszło do wojny. Oczywiście, ktoś może powiedzieć że na Ukrainie też wszyscy przewidywali, że Druga Armia świata się szybko poradzi. No ale wydaje się, że Gujana yy, sama by sobie z Wenezuelą nie poradziła. Dysproporcja jest olbrzymia dysproporcje są olbrzymie, ja tutaj mi się wydaje, ja tutaj w ogóle widzę w tym kontekście tego konfliktu sporo analogii z sytuacją Kuwejtu i Iraku w 1990 roku. Saddam Hussein e, no kilka już dekad temu, w ogóle uważam, że jest pewne podobieństwo fizyczne pomiędzy Saddamem Husseinem a Maduro, tak, to zupełnie tak na marginesie, ale e, faktycznie wydaje mi się, że trochę działanie Maduro jeżeli Maduro zdecydowałby się na taką interwencję zbrojną, to uważałbym, że również dokonałby trochę Coś równie szalonego jak Saddam Hussein w 90 roku. A jakby dysproporcja sił pomiędzy Wenezuelą i Gujaną jest właściwie niemal identyczna jak pomiędzy Irakiem a Kuwejtem w 90 roku. Saddam Hussein wtedy miał taką wizję stworzenia wielkiego Iraku i Kuwejt, który też no, w żaden sposób nie był w stanie um, konkurować na tle mi militarnym z um, Irakiem. Saddam Hussein uznał, że zrobi z Kuwejtu kolejną prowincję Iraku, podobnie jak Maduro zrobi ze bo kolejną prowincję Wenezueli i e, najechał na to państwo, uważając, że jakby społeczność międzynarodowa nie zareaguje, a tymczasem e, no w 90 roku wydaje mi się, że właśnie Saddam Hussein nie zadbał o to, że jednak taka mi, o, operacja zbrojna, tym bardziej no już nie mówię, że akademicki przykład agresji, kolejny akademicki przykład agresji to e, to, co się dzieje na Ukrainie, agresja Rosji przeciwko Ukrainie, ale abstrahując nawet od tego, no nie zapewnił sobie jakiegokolwiek szerszego poparcia międzynarodowego wśród wielkich mocarstw, przynajmniej stałych członków Rady Bezpieczeństwa, NZ. No i co się okazało? Wielkie zdziwienie, bo w 90. roku Rada Bezpieczeństwa NZ w takim jakby modelowym cyklu zastosowania e, akcji przymuszenia pokoju. Wprowadzenia tak zwanej akcji peace enforcement. Nakłada, uznaje tę sytuację za stan zagrożenia i pokoju międzynarodowego, nakłada sankcje na Irak i zezwala państwom członkowskim na użycie siły. I mamy słynną operację Pustynna Burza. I też ten potencjał armii irackiej był olbrzymi, ale natychmiast się rozpadł. Oczywiście Husajn osiągnął jakiś sukces, bo błyskawicznie zajął Kuwait. Zdaje mi się, że w dwa dni zajął Kuwait. Więc wydaje mi się, że, ale jakby no już kilka miesięcy później. No... Oczywiście, oczywiście tutaj te, 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 ta cała sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Ja również mi się wydaje, że militarnie, jak pan redaktor wspomniał, dysproporcje sił są oczywiste, ale wydaje mi się, że taka interwencja nie pozostałaby bez reakcji społeczności międzynarodowej. Ja nie wiem, czy Wenezuela ma, dysponuje takim zapleczem, jeśli chodzi o poparcie wielkich mocarstw. Nawet nie jestem pewien do końca, czy jakie tutaj byłoby stanowisko Rosji, bo nawet przygotowując się do tego programu sobie popatrzyłem, jak Wenezuela głosowała. W sprawach dotyczących w ONZ-cie, w sprawach dotyczących agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. W tym mamy taką słynną rezolucję z marca 2022 roku, która stwierdziła, że to co zrobiła Rosja względem Ukrainy jest agresją prawa międzynarodowego. Wenezuela nie pojawiła się na głosowaniu, więc. A były państwa, które bardziej lojalnie wobec Rosji się zachowały, bo na przykład Syria głosowała przeciwko przyjęciu tej rezolucji, oczywiście Rosja też, Syria, Korea Północna, Erytrea. Czyli tacy, no taki zrąb sojuszników, jednak Wenezuela nie była w tym, w tym no nie pojawiła się w ogóle na głosowaniu, czyli no, ani nie zagłosowała przeciw tej rezolucji, e, ani też nie wstrzymała się od głosu, jak na przykład Chiny. No, zdecydowana większa część świata jednak zagłosowała za uznaniem, tej za przyjęciem tej rezolucji, za stwierdzeniem, że jest to agresja w myśl prawa międzynarodowego. Więc ja nie jestem pewien, czy Maduro ma tak silne zaplecze e, międzynarodowe wśród wielkich mocarstw, zwłaszcza wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby taką operację przeprowadzić, a poza tym nie zapominajmy jeszcze jest coś takiego, jak samoobrona kolektywna. Jeżeli Gujana zostanie napadnięta, może prosić o pomoc międzynarodową, tak samo jak Ukraina prosi o pomoc międzynarodową w związku z agresją rosyjską. Na tym tle uważa się, że my, jako Polska i też jakby państwa, które wspierają Ukrainę, nie naruszają prawa międzynarodowego, pomagając Ukrainie wojskowo, dostarczając sprzęt, bo robią to, czy w kontekście właśnie tej samoobrony kolektywnej, czy w odpowiedzi na ciężkie naruszenie prawa międzynarodowego jakim jest agresja. No i myślę, że Gujana Francuska, kontyngenty amerykańskie, nawet Brazylia, która te co takie to te stosunki, które z Gujaną ma poprawnie. Wydaje mi się, że będzie szeroka koalicja obronna na rzecz Gujany. Więc no Maduro, moim zdaniem, będzie miał naprawdę, nie wiem czy ma jakby parametry do wykonania tej interwencji. Aczkolwiek, tak jak mówię, Saddam Hussein była już taka osoba w historii, tak jak mówię, podobna do Maduro, której się wydawało, że parametry ma, a, a jednak się okazało, że nie. Panie doktorze, Brazylia już zgromadziła swoje siły transportery opancerzone i jakąś jedną dywizję na pograniczu. W związku z tym już sygnalizuje chęć wejścia do akcji w razie draki. Amerykanie zorganizowali wspólne ćwiczenia lotnicze z Gujaną. Też to jest mocny sygnał do Wenezueli, ale ja sprawdziłem w trakcie naszej rozmowy, że Wenezuela ma 30 milionów mieszkańców, a Gujana nawet miliona nie ma, tam 800 tysięcy, coś takiego. No w związku z tym jest jeden do... 30 paru, a w przypadku Ukrainy 1 do 3, więc to jest jeszcze dużo e, większa e, dysproporcja. Natomiast e, jeszcze jedna taka sprawa, że ta wojna już ma swoje pierwsze ofiary. E, śmigłowiec z, z siedmioma żołnierzami Gujany na pokładzie, właśnie na tym spornym terytorium, o którym zaraz będziemy drodzy Państwo mówili, e, spadł gdzieś do dżungli czy gdzieś. I pięciu żołnierzy zginęło, dwóch przeżyło to jakieś wysokie szarże, jakiś pułkownik. Czy w tym palce maczała Wenezuela, czy to pocisk wenezuelski zestrzelił ten śmigłowiec? To się wydarzyło 30 km od granicy. No to, to jest oczywiście kwestia, która. Takie kwestie mogą być kasus belli, to musimy sobie powiedzieć wprost. Więc, jeżeli ewentualnie Wenezuela faktycznie no, dokonuje już jakichś aktów zbrojnych na terytorium Gujany, bo, bo oczywiście my mówimy o statusie, o statusie spornym w pewnym sensie, ale dla Gujany, jednak większości społeczności międzynarodowej, to jest terytorium Gujany. I ewentualne działania zbrojne Wenezueli w tym kontekście no, należałoby już odczytywać jako naruszenie integralności y, y, y terytorialnej Gujany, czy też suwerenności. No, tak samo mu zestrzelenie statku powietrznego w tym wypadku no już byłoby takim aktem, aktem właściwie użycia siły, a właściwie być może no już prima facie jakimś aktem sygnalizującym agresję. Mam nadzieję, że, je, że oczywiście współczując ofiarom takiej tej katastrofy, mam nadzieję, że jeszcze jest to katastrofa, której podłoże nie jest związane z działaniami armii wenezuelskiej, bo jeżeli by tak było no to niestety no już będziemy mieli do czynienia tak naprawdę no już z działaniami zbrojnymi. I w tym wypadku to mi się wydaje decydujące będzie zachowanie rządu Gujany. Jeżeli rząd Gujany w pewnym momencie zwróci się do społeczności międzynarodowej i powie, czy do ONZ-u, czy do Rady Bezpieczeństwa, jesteśmy, uważamy, że jesteśmy w stanie napaści zbrojni ze strony Wenezueli, no to będziemy wiedzieli, że faktycznie dochodzi no do już takiej pełnoskolowej eskalacji. Bo wydaje mi się, Gujana jest państwem, tak jak pan redaktor wspomniał, Gujana jest państwem małym pod kątem demograficznym, pod kątem może jeśli chodzi o zasoby. To by to nie, bo to jest właśnie kolejne, kolejna kwestia. Ale państwa. Te, 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 powiedzmy, słabsze, chociaż w myśl prawa międzynarodowego nie do końca powinniśmy dzielić państwa na słabsze czy silniejsze, bo wszystkie państwa są równe. Gujana, nawet malutkie państwo, takie jak Gujana, nie liczące zbyt wielu mieszkańców, ma prawo do poszanowania swojej suwerenności, integralności terytorialnej. Nawet Tuwalu, które ma 11 tysięcy mieszkańców, jest państwem, jest członkiem ONZ-u, i tak samo ma prawo, ma taką samą na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ głos Tuwalu, ma taką samą wagę, jak głos Chin. To jest właśnie ta esencja zasady suwerennej równości państwa, więc nawet ta mała Gujana, no oczywiście, ma tą swoją jakby instytucjonalną ochronę, tą prawną międzynarodową, że będąc państwem, bo jest państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego, ma prawo do tego, żeby chronić swoje zasadnicze prawa, jakie wynikają z państwowości i tej integralności terytorialnej. Czyli no nie ma znaczenia, jak silni jesteśmy pod kątem ekonomicznym, gospodarczym, ile mamy czołgów, Myś z prawa międzynarodowego jesteśmy równi. To jest taka też idea, która się narodziła po pierwszej wojnie światowej, idea prezydenta Wilsona, żeby zrównać tych wielkich z tymi słabszymi. Oczywiście, no to powoduje, że Gujana w naturalny sposób opiera się na tym prawie międzynarodowym, opiera się na tych instytucjach, które stoją, no, powinny stać na straży prawa międzynarodowego, bo jak wiemy, Rada Bezpieczeństwa ONZ, no, działania Rady Bezpieczeństwa ONZ to jest no, bardzo, bardzo złożony temat. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna stać na straży międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju, ale no, mamy sytuację, w których jeden ze stałych członków, co bardziej szczególnie zobowiązany do przestrzegania międzynarodowego pokoju bezpieczeństwa, po prostu dokonuje aktu agresji przeciwko innemu państwu. No niestety system ONZ-owski tak działa, ale tym małym państwom, podobnie jak było to w okresie I wojny światowej, kiedy powiedzmy państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa bałtyckie odwoływały się do Ligi Narodów, do Paktu Wersalskiego, czyli w pewnym sensie uważały, że to prawo międzynarodowe, te instytucje stworzą taką parasol ochronny, no to też w Karcie Narodów Zjednoczonych ONZ, z też te państwa, takie jak Gujada, będą natychmiast apelować do społeczności międzynarodowej, i będą zaraz mówić, jesteśmy atakowani, pomóżcie nam, bo się nie obronimy, a to, co nas spotyka, jest naruszeniem prawa międzynarodowego, bo my mamy takie samo prawo jak Wenezuela i każde inne państwo na świecie, żeby szanować nasze granice, szanować nasze terytorium, nie uzurpować sobie prawa do naszego terytorium i nie dokonywać jakiegoś rewizjonizmu w oparciu o coś, co się stało 100, 100, ponad 123 lata temu, albo nawet 500 lat temu, jak się nie do czasów hiszpańskich konkwistadorów. Oczywiście. Ja się, Panie Doktorze, tego uśmiechnąłem, jak Pan mówił o tych prawie małych krajów do swojego integralności terytorialnej, bo przez ostatnie kilkadziesiąt lat na świecie to trochę było tak, że to zależało od aktualnych interesów Stanów Zjednoczonych. Jak w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby była integralność terytorialna, to jest. A jak nie, to nie. O czym przekonała się Polska w Jałcie, a Serbia w 1999 roku. Mamy oczywiście Kosowo. Natomiast e, chciałbym wrócić do sprawy kluczowej. Referendum. Które, bo od tego się zaczęło, Wenezuela zwoła referendum, właśnie w sprawie przyłączenia tego spornego terytorium. Ono się nazywa, drodzy Państwo, Essequibo. Jaki był wynik tego referendum? Ilu Wenezuelczyków wzięło w nim udział? Zdaje mi się, że wynik był jakby niemalże jednomyślny, tak? 95% głosowało za. Ja powiem szczerze, czytając te pytania referendalne, to ja trochę, trochę jestem w szoku, jak one były szczegółowe, bo one, to, to, te, te pytania, to, to można byłoby właściwie postawić studentowi z zakresu prawa międzynarodowego, bo było pytanie na przykład, czy jesteś za tym, żeby Wenezuela jakby dokonywała pewnej polityki w zakresie uznawania bądź nieuznawania jurysdykcji międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Bardzo szczegółowo pytanie, albo pytanie dotyczące tego, czy dotyczące właśnie arbitrażu z 1899 roku, czy uważasz, że podstawą negocjacji jest porozumienie z Genewy z 1966 roku. Niesłychanie szczegółowe pod kątem prawdy międzynarodowym pytania zadane w społeczeństwu, w tym referendum ogólnym, no i oczywiście jest to pytanie numer 5, które jest tym pytaniem właśnie najbardziej przewrotnym, tym pytaniem rewizjonistycznym, czyli czy chciałbyś, żeby część obcego państwa stała się częścią twojego państwa, no i oczywiście w w pewnym sensie, no zgodnie z jakimiś tam oczekiwaniami, no to to referendum zakończyło się zwycięstwem Madura zdecydowanym. I oczywiście ono tworzy jakąś jemu, jakąś taką podejrzewam, legitymację społeczną do działań, ale ono w myśl prawa międzynarodowego jest zupełnie bezskuteczne. I... I to jakby nie wywołuje na pewno fakt zorganizowania referendum, nie kreuje tytułu prawnego do, do, do bo po stronie Wenezueli, i a także tym bardziej nie może być jakimkolwiek uzasadnieniem inwazji wśród prawa międzynarodowego. Ponadto Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, bo referendum mieliśmy w niedzielę 3 grudnia, a w piątek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, bo sprawa jest zawisła w Trybunale, stwierdził proszę nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą podważyć jakby no, administrację i efektywność kontrolę Gujany nad spornym obszarem. Trybunał wprost nie zakazał tego referendum, no ale oczywiście wydaje mi się, że też patrząc z ogólnych zasad prawa międzynarodowego, no nie powinno się organizować referendum w jednym państwie o przynależności terytorium innego państwa. Przypominając kwestię integralności i suwerenności, to jest też tak zwana zasada nieinterwencji. Nie, ingeru nie powinno się ingerować w materię, która jest zastrzeżona w wyłączną kompetencję danego państwa. Żadne państwo na świecie nie będzie akceptowało sytuacji, w której inne państwo robi referendum na temat przynależności jego części czy prowincji, bo to jest pytanie, to jest tak naprawdę materia zastrzeżona wyłącznie dla, dla danego państwa, stąd też ja uważam, że sam fakt organizacji tego referendum powinien być potępiony, bo yy, tak jak wspominam, yy, raz to jest zaproszenie do aneksji, aneksji nie wolno dokonywać mi współczesnego prawa międzynarodowego od 28 roku, od Paktu Briandakologa, od Paktu Ligi Narodów, my już nie uważamy podboju, bo kiedyś podbój był faktycznie traktowany jako legalny tytuł, Tytuł nabycia własności, na przykład Imperium Osmańskie podbiło Konstantynopol no Konstantynopol zanikł jako podmiot prawa międzynarodowego, ale już po 28 roku nie traktujemy podboju nigdy jako tytułu legalnego nabycia terytorium, na przykład weźmy pod uwagę Sowieci i Niemcy w czasie II wojny światowej twierdzili, że Polska została podbita, to nieprawda, Polska w myśl prawa międzynarodowego była okupowana, poza tym był rząd polski na uchodźstwie, który kontynuował naszą państwowość, myśl prawa międzynarodowego na przykład fakt, że w porcie w Gdańsku, eh, porcie, przepraszam w Gdyni mamy błyskawice, błyskawica ewakuując się do Wielkiej Brytanii była taką namiastką polskiej państwowości, bo po, na, polski okręt wojenny jest emanacją polskiej suwerenności. I ta walka naszych niszczycieli u boku Wielkiej Brytanii była takim manifestacją, że Polska wciąż istnieje. Nawet w, całe, w całości okupowane nasze państwo przetrwało, bo y, schroniła się jakby ta nasza niepodległość na pokładach tych niszczycieli. Więc jakby 28, od 28 roku, no w pewnym sensie nie uważamy, że można nabywać terytoriów siłą. Stąd też potępiamy to, co dzieje się w odniesieniu do Ukrainy. Potępiamy aneksję Krymu, potępiamy aneksję obwodów. Uznawamy, że to jest bezskuteczne i to wywołuje efekt taki, że po prostu nie uznajemy tego płaszczyznie prawa międzynarodowego. I tak to, tak to w pewnym sensie wygląda. I, I dlatego uważam, że oczywiście wykorzystywanie prawa międzynarodowego dla potrzeb polityki wewnętrznej to ma miejsce cały czas. Ale oczywiście, tak jak znowu mówię odnośnie kwestii morskich, chociaż jestem z centrum Polski, że w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku jest taki plakat, który pisze, że rewizja granic oznacza wojnę i właśnie rewizja traktatów też oznacza wojnę. I ten rewizjonizm no, myśl współczesnego prawa międzynarodowego jest czymś bardzo niebezpiecznym. No tak, prawo, prawem, a zaraz porozmawiamy o, 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 o co chodzi w tym całym sporze, ale tylko króciutko przygotowałem dla naszych widzów, którzy zakładam, że nie wszyscy z Państwa znają meandry problematyki terytorium Essequibo położonego między Wenezuelą a Gujaną. Otóż, drodzy Państwo, mówimy o terytorium, które ma 159 km kwadratowych, Co ciekawe, stanowi to 2 trzecie terytorium całej Gujany. A więc zostałby tylko gryzek, gdyby Wenezuela to zajęła, ale jeżeli chodzi o ludność, to mieszka tam 125 tysięcy spośród 800 tysięcy 800 mieszkańców. I teraz, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ropę. Tak bym powiedział. Odkryto kilka, no rok temu, mniej więcej cztery olbrzymie nowe pokłady ropy naftowej na tym właśnie spornym terytorium. No i proszę bardzo, dziwnym trafem Wenezuela sobie przypomniała o sprawie z XIX wieku, i dziwnym trafem Ameryka bardzo się tutaj garnie do, do obrony Gujany. Czyli rozumiem, że ropa jest kluczem do zrozumienia tego całego konfliktu i wielkie, wielkie pieniądze. Tak, tak jest, chociaż to się może wydawać w pewnym sensie trochę o tyle zaskakujące. Wenezuela ma dość swojej ropy, to też musimy stwierdzić, więc to też możemy sobie zastanawiać, nawet jeżeli sprowadzimy ten konflikt do to, to, to właśnie takiej czystej rywalizacji o, o surowce, Wenezuela ma problem ze swoją ropą, bo nie może jej przetworzyć. Tak? Ma przecież te, ten, ten koncern, ten wielki kombinant petrochemiczny w Wenezueli, który no, za czasów Chaveza i Maduro został doprowadzony stopniowo do upadku. No, ma tyle rok że nie jest w stanie jej przerobić, bo jest też tak zarządzany i jest taką no niestety smutną e, kwintesencją tego, co się ostatnio działo w Wenezueli, ale jak najbardziej, bo trzeba m, zwrócić uwagę, że właśnie w 2015 roku ExxonMobil również dokonywał odkrywek na morzu e, na, m, przylegającym do Gujany, a też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy spór co do terytorium, no to też powstaje spór co do wód e, przybrzeżnych, czyli do morza terytorialnego i też wyłącznej strefy ekonomicznej, a wyłączna strefa ekonomiczna ma to do Siebie, że wyłącznej strefie ekonomicznej, jakby państwo przybrzeżne ma wyłączne prawo do eksploatacji gospodarczej. Czyli jeżeli no, faktycznie uznać to za teren, terytorium Gujany bądź Wenezueli, no to faktycznie wtedy jakby obecność jednego państwa wyklucza możliwość w udzielania kontraktów eksploatacyjnych, czy w ogóle eksploatowania tego obszaru przez inne państwo. Ale faktycznie, jak pan redaktor wspomniał, geneza konfliktu jest wręcz bym powiedział, nie chcę powiedzieć archaiczna i antyczna, ale. Ale no sięga XV wieku, właściwie traktatu z Tordesillas, tak możemy określić, bo um, wtedy tak naprawdę ten podział pomiędzy Portugalią i Hiszpanią, na, na, podział świata na połowę, sprawił, że faktycznie gdzieś tam na, na mapie Ameryki Południowej Guyana znalazła się w tej strefie wpływów hiszpańskich. No tylko pojawia się pytanie, czy w myśl prawa międzynarodowego, co należało, jakie parametry były do, do jakby nabycia terytorium, w myśl pamiętajmy także tych ery wielkich otwórz geograficznych, bo kiedyś właśnie było tak, że kiedy ci pierwsi wielcy europejscy eksploratorzy Vasco yy, da Gama, Ferdynand Magellan, Krzysztof Kolumb ruszali po nowe ziemie, no to była zawsze taka ceremonia, wbijali flagę i mówili tak, ten, ta ziemia jest króla hiszpańskiego, króla portugalskiego, yy, mam ją jakby, f, ona jest część o mojego terytorium, jestem tu suwerenem, jestem w, jakby w mojej domenie. Natomiast no, pojawiło się pytanie: bo, jednak, bywały takie sytuacje, w których jakieś państwo europejskie odkryło jakiś obszar. Ale następnie go porzucało, bo z różnych powodów. I przychodziła inna europejska potęga, która w istocie ten obszar nie tyle no, nie odkryła go już, ale zaczęła go w sposób pokojowy um, okupować, manifestować, budować forte, jakieś instalacje, kościoły. Wszystko to, co manifestuje, że, że uważamy dane terytorium za własne i w ten sposób również działamy wobec innych, innych jakby państw. Właśnie um, um, samo odkrycie nie wystarcza w prawie międzynarodowym. Międzynarodowym. Jeżeli mówimy o tych dawnych, uważa się, uważało się, bo dzisiaj warto pamiętać o tym, dzisiaj już nie mamy terytoriów, które mogą podlegać zawłaszczeniu. Nie mamy już terytoriów, które stanowią ziemię niczyje. Antarktyda, jest specjalny układ odnośnie Antarktydy Antarktyda ma specjalny status sprawy międzynarodowym, chociaż warto pamiętać o tym, że w przeszłości niektóre państwa też na podstawie układu i Las rościły sobie prawa do Antarktydy, ale w tym momencie jakby nomen omen te roszczenia są zamrożone według tego układu, no no i właśnie zawłaszczyć, ostatnie zawłaszczenie efektywne to z tego co wiem, to Norwegia, wyspa Jan Majen w 1924 roku. Ale właśnie zwraca się uwagę, że żeby zawłaszczyć te terytorium myśl prawa międzynarodowego, nie wystarczy go odkryć, trzeba go efektywnie zająć. I o ile być może faktycznie Hiszpanie eksplorowali w XV wieku, szukając Eldorado, um, obszar, który tutaj jest przedmiotem sporu, to nie ma wątpliwości, że jednak w XVII wieku taką prawidłowo funkcjonującą, kolonię, jednak zainstalowali Holendrzy. I to Holendrzy no. zaczęli tak, właśnie właśnie w tej spornym obszarze. I to Holendrzy... No nie teraz jako... właśnie, panie doktorze, bo przypomniałem sobie, przecież tam obok jest Surinami, tak? Terytorium zamorskie tak Holandii. Jak byłem w Amsterdamie, to można było kupić wycieczkę na Surinami. Jest to kawałek Holandii w Ameryce Południowej. Tam jest w ogóle niezły pasztet i galimaty, taka kasza, bo tam jest tak, Surinami, ale są dwie Gujany. Jedna ta, o której mówimy, która kiedyś była Gujaną Brytyjską, no i Gujana Francuska, gdzie są chyba jakieś w ogóle silosy atomowe. Niech Pan tak błyskawicznie przedstawi nam trochę geografię tego złożonego, ale pasjonującego zakątka świata. Tak, to trzeba pamiętać o tym, że eksploracja tego obszaru nigdy nie była prosta, bo klimat tam nie jest zbyt przyjazny. Gujanie francuskiej były francuskie kolonie karne. To taki odpowiednik tropikalny Syberii, bardzo wysoka temperatura i bardzo wysoka wilgotność. Wszystko chce coś nas zjeść, coś nas ugryźć, coś nas ukąsić I w efekcie faktycznie ta, nawet ta eksploracja europejska ona nie była zawsze trwała, bo, bo Europejczycy musieli walczyć z naturą. Musieli walczyć. Też sami z sobą, bo właśnie Gujany, ten obszar właśnie tych Gujan był przedmiotem też najazdów, a to z Trinidadu, Hiszpanów i tak dalej. Niemniej patrząc na to, co się dzieje w XVII wieku, to jednak Holendrzy tam się instalują i jakby no, instalują się w taki sposób trwały. To powoduje, że jakby Hiszpanie, a Wenezuela uważa się za sukcesora korony hiszpańskiej, no, jakby nie pojawiają się już w tamtym obszarze. Oni tak naprawdę ta granica te, 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 tych wpływów hiszpańskich gdzieś tam opiera się o rzekę Orinoko, do rzeczy rzeki Orinoko. I mniej więcej tam się to w ten sposób kształtuje. No i później, oczywiście, właśnie jak pan redaktor wspomniał, na początku Guyana, była to Gujana holenderska, ale właśnie w wyniku traktatu, w wyniku konsekwencji wojen napoleońskich, Holandia ceduje to na. Wielką Brytanię i Wielka Brytania od 1815 roku jest jakby no, suwerenem tego obszaru. Pojawiają się, oczywiście, no były pewne jeszcze w międzyczasie, był traktat w Minster w XVII wieku kończący wojnę trzydziestoletnią, no bo była również rywalizacja holendersko-hiszpańska, ale zwraca się uwagę, że nigdy tak naprawdę ten status, jakby to, czy, czy, czy Holendrzy tam nie mogą nabywać tego terytorium, nigdy nie został w jakiś sposób przekreślony. Wielka Brytania, oczywiście, jako ówczesna potęga zaczyna tym terytorium administrować i w trzeciej dekadzie XIX wieku zaprasza ekspedycję. Ekspedycję taką badawczą, która miała dokonać ustalenia właśnie takiej, bo no, ustalenie granicy to jest delimitacja i demarkacja. Delimitacja, czyli ustalenie de granicy w traktacie, ale jeszcze granicę trzeba dokonać demarkacji. Wstępem w ogóle do, do badań w tej mierze, no ktoś musiał w ogóle pójść do tej dżungli i po raz pierwszy zobaczyć, gdzie fizycznie ta granica jest. Kiedy bo wbić słupki. Tak, tak chociażby wbić słupki. Co prawda wtedy to jeszcze była taka powiedzmy wyprawa geograficzna, ale już wtedy takie, takie wyprawy geograficzne one mogą mieć wstęp już później do granicy państwowej. Ja powiem to chociażby z naszego poletka w Zakopanym mamy pomnik hrabiego Władysława Zamojskiego, bo hrabia Władysław Zamojski poczynił ogromne zasługi w sporze, w sporze o Morskie Oko właśnie. I właśnie historia sporu o Morskie Oko i historia powiedzmy ustalania granicy w trudnie dostępnych terenach to jest właśnie jakby taki punkt wspólny, że z jednej strony staramy się no znaleźć tą granicę gdzieś oprzeć ją w oparciu o pasma górskie, w oparciu o rzeki, no, i wtedy właśnie dzięki staraniom Hrabiego Zamoyskiego też był arbitraż pomiędzy Polską, pomiędzy Galicją a Węgrami. Tak jeszcze nie wtedy, nie wtedy, ale uważano, że jeżeli Polska odzyska niepodległość, to właśnie to rozstrzygnięcie arbitrażowe będzie podstawą. I właśnie ta komisja, tak zwana komisja Szomburga w odniesieniu do Gujany, też szukała takich stałych punktów. Je znalazła, przedstawiła. No, i to się Wenezueli nie spodobało. No, i Wenezuela poprosiła w ramach doktryny Monroego Amerykę pomoc pod koniec XIX wieku. Dodajmy, że Wenezuela powstała chyba w 1811, coś w tym stylu. To też tak, nowy, więc, tak. no, nowy byt. Natomiast żeby przejść do tego meritum sprawy, to był właśnie arbitraż, bo Wenezuela się kłóciła z Wielką Brytanią o tą granicę i o to terytorium, drodzy Państwo, które teraz wróciło po 125 latach do gry i w 1899 roku był arbitraż paryski, który przyznał to terytorium Wielkiej Brytanii i teraz docieramy do całej narracji Maduro. Otóż Maduro, który wystąpił w parlamencie z mapą, na której już jest te terytorium sporne częścią Wenezueli, powiedział, że roześle to już do szkół jako pomoc naukową, mówi, że przynależność tego terytorium spornego do Gujany, cytuję, to jest ostatni przeżytek kolonializmu, że to biali ludzie przyjechali z dalekiego kraju i okupują to, że w ogóle Gujana, jako taka, gdzie jest język angielski, jest to jedyny kraj, drodzy Państwo, Ameryki Południowej, gdzie angielski jest językiem urzędowym, jest właśnie jakąś taką kolonialną marionetką w rękach anglosasów i że w pewnym sensie on przywraca sprawiedliwość, wysuwając pretensje terytorialne do Gujany. Kupuje Pan tą argumentację? Nie, zupełnie nie, bo też trzeba pamiętać chociażby o, o składzie etnicznym. No w Gujanie Europejczyków to jest jakiś taki bardzo niewielki odsetek. Tak? Ten, ten skład etniczny Gujany no to jest właśnie ta, ta, ta przeszłość kolonialna, ale, ale tutaj Europejczycy jakby no wycofali się z tego obszaru. Wielka Brytania jakby Gujana się emancypowała w 1970 roku od um, Wielkiej Brytanii. Ja w ogóle powiem szczerze, że jedną rzeczą na tle tego sporu mogę powiedzieć, że dyplomacja wenezuelska działa dość sprawnie, bo ona potrafi wyczuwać takie momenty historii. Właśnie momentem historii, kiedy właśnie rozpoczął się arbitraż, był to taki moment, w który Wenezuelczycy podeszli, w pewnym sensie mówiąc tak kolokwialnie, Amerykanów i zwrócili uwagę, że obecność brytyjska to jest zagrożenie do tej doktryny Monroe'ego, tej hegemonii amerykańskiej w, na półkuli zachodniej. I Amerykanie stali się protektorem Wenezueli w tym sporze. Z kolei trzeba tu zwrócić uwagę, że Trybunał no, wydał ten werdykt, oczywiście byli, bo, bo, bo to jest właśnie też interesująca historia pięciu arbitrów, dwóch wybranych przez Wenezuelę, to byli sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, dwóch Brytyjczyków tutaj ze składów sędziowskich Brytyjczyków i tych i pozostała kwestia wyboru piątego arbitra. Piątym arbitrem, który został wybrany był rosyjski dyplomata Fyodor Martens. Martens, który w tamtym czasie, w ogóle Rosja, warto pamiętać, pod koniec XIX wieku to pan doktor Sadłowski też, też o tym mówi, była takim jakby państwem, które faktycznie było było bardzo aktywne pod kątem prawa międzynarodowego. Ta, ta końcówka XIX wieku, konferencja w Petersburgu w 1868 roku, kiedy zakazano amunicji zapalającej poniżej 400 gram, konferencja w Brukseli w 1874, dwie konferencje pokojowe w Hadze w 1899, to wszystko się działo na zaproszenie Rosji. To jest pewien paradoks oczywiście, ale tak faktycznie było. I Fiodor Martens był jakby takim czołowym dyplomatą, no więc oczywiście ta sława Fiodora Martensa sprawiła, no że był on jako ekspert prawa międzynarodowego takim Predestynowanym, żeby być tym piątym arbitrem, no oczywiście Rosja, wydawało się, że państwo odległe, no nie mające żadnego interesu w jakimś takim geopolitycznym rozstrzygnięciu sprawy. No i co się dzieje? Trybunał wydaje orzeczenie, którym uważa, jakby rozstrzyga w pewnym sensie według tej linii Szomburga, czyli ustala tą granicę taką, jaka jest dzisiaj i po prostu... W ceduje to, zresztą w Wenezueli to orzeczenie zostało przyjęte prawidłowo. Wenezuela w 1905 roku zde, dokonała delimitacji, demarkacji granicy i jakby mamy słupy graniczne normalnie postawione przez tą komisję w 1905 roku i przez 60 lat, od 1899 roku, 1962 roku, panowała absolutna cisza w stosunkach, nawet w Wenezueli uważano, że ten arbitraż to jest sukces, bo do rzeczy Orinoco jest nasze w pewnym sensie, pomimo tego, że jakby no większość tego spornego obszaru jednak wielkie Wielkiej Brytanii przyznano. No i jakby przez 60 lat panuje absolutny spokój, ale się dzieje jedna sensacja w, tym, w, tych, w tych powiedzmy latach tego spokoju. Otóż jeden z pełnomocników podczas tego procesu napisał listy z dopiskiem otworzyć po mojej śmierci. Faktycznie ta osoba umiera pod koniec lat 40 i są opublikowana treść listów. Otóż ten pełnomocnik uważa, że podczas tego arbitrażu doszło do zmowy pomiędzy arbitrami mianowicie Fiodor Martens e, w, zawarł jakiś układ z, z arbitrami brytyjskimi powiedział tak, ja popieram wasze roszczenie, e, no i jest taka sugestia, że był jakiś polityczny układ pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją, że jeżeli Rosja się zgodzi na to, żeby przyznać korzystniejszą że granicę dla Wielkiej Brytanii, no to jakby Wielka Brytania pomoże Rosji być może gdzieś na Bliskim Wschodzie, znaczy ja, to jest taka moja sugestia, bo to są te czasy końca XIX wieku, takie mam w pewnym sensie podejrzenie, e, no i e, Martens powiedział do arbitrów amerykańskich: powiedział tak, słuchajcie, ja głosuję z Brytyjczykami. Albo głosujemy razem jednomyślnie i Wenezuela coś dostanie, czyli jakby ta granica będzie trochę korzystniejsza na korzyść Wenezueli. Albo głosuję w 100% za roszczeniem brytyjskim. Wenezuela nie zostanie nic ze spornego obszaru, a Wy i tak przegracie sprawę, bo będziemy, wygramy tę sprawę stosunkiem 3 do 2. I jakby treść tych listów zostaje ujawniona, i w 1962 roku to też znowu jest kolejny taki moment, w którym. Jakby dyplomacja wenezuelska wie, kiedy się uruchomić, bo to jest taki moment, kiedy upadają te imperia kolonialne. I właśnie wchodzi ta narracja imperializmów, chodzi ta narracja kolonializmu, i Wenezuela mówi tak: to oznacza, że ten cały werdykt jest nieważny, sędziowie nie byli niezależni, były jakieś wpływy. W rezultacie Bujana szykuje się do odzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii, więc tak naprawdę, skoro Wielka Brytania odchodzi z tego obszaru, uważamy, że możemy otworzyć to na nowo. Ale co ciekawe, ja czytałem taką ciekawą kawoskę, bo przeglądałem sobie akta, jakby stanowisko strony w Trybunale. Chavez w 2007 roku powiedział, że w ogóle Wenezuela to nie chciała tej sprawy podnosić, ale podniosła, bo Stany Zjednoczone obawiały się, że w Bujanie może się zainstalować jakiś prokomunistyczny rząd. I dlatego, żeby jakby dać lewar, to oczywiście jest wszystko, tylko trzeba tu zwrócić uwagę, tak z kronikarskiego punktu widzenia, muszę powiedzieć, że to wszystko jest zupełnie kwestionowane. Oczywiście my nie mamy żadnej możliwości zweryfikować, czy te listy są prawdziwe, czy ta w ogóle ta historia jest w żaden sposób prawdziwa, bo wszyscy no, po prostu nie, nie, autorzy, autorzy i też arbitrzy oczywiście od dawna nie żyją, natomiast no, fakt jest jednak bezsporny, że 60 lat Wenezuela całkowicie aprobowała przebieg granicy. W 66 roku Wielka Brytania na zasadzie takiej, dobrze, jeżeli macie wątpliwości co do tego orzeczenia, bo naszym zdaniem wątpliwości nie ma, to orzeczenie i tak jest, odpowiada prawu, możemy porozmawiać o tym na drodze pokojowej i uzgodniły taką pokojową metodę rozstrzygania sporów, oddając ten spór pod egidą Sekretarza Generalnego ONZ. Przez 50 lat Sekretarz Generalny ONZ próbował mediować i w końcu w 2018 roku Antonio Guterres mówi tak: dosyć, nie będziemy już rozmawiać, bo te rozmowy są bezsensowne, idziemy do trybunału. To jest spór prawny. Chcecie dowieść, że orzeczenie było nieważne? To jest typowa kwestia prawna, niech się zajmą tym prawnicy i idziemy do Trybunału Międzynarodowego w Hadze i faktycznie w 2018 roku Giuliana wystąpiła z pozwem przeciwko Wenezueli, prosząc trybunał żeby aby potwierdził, że to orzeczenie z 1899 roku jest ważne, i jakby no wszelkie roszczenia Wenezueli z tym obszarem no nie mają żadnego sensu się te prawa międzynarodowego. Ale faktycznie zmiana stanowiska prawnego Wenezueli wynika z pewnej sensacyjnego faktu, jaki się pokazał w trakcie. No tak, no tak, strasznie są, znaczy po pierwsze jestem pełen wrażenia, że pan, ekspert z Polski, ma w jednym palcu niuanse dyplomacji i sporu między Gujaną a Wenezuelą, to jest naprawdę imponujące, z taką pasją pan o tym opowiada, ale też trochę to widać, że z jednej strony są prawnicze dyskusje, ale kiedy chodzi o, o, o ten twardy surowiec, jakim jest ropa, no to wszystko schodzi na plan dalszy. Ja znalazłem taką ciekawostkę, bo mówił pan o tym, że... Z Kuwejtem widzi Pan pewne analogie. Otóż, drodzy Państwo, tyle jest ropy w Gujanie, że na głowę, przy na głowę mieszkańca, jest jej więcej niż właśnie w Kuwejcie, w Gujanie. I Gujana jest, przy liczeniu na głowę, oczywiście najbardziej roponośnym terytorium na całym świecie. I tu jest ciekawa sprawa, że licencje na wydobycie tego Tej ropy dostał wielki międzynarodowy koncern ExxonMobil, oczywiście zachodni, a prezydent, przywódca Wenezueli, już powiedział, że jak zajmie to terytorium, to udzieli koncesji państwowemu przedsiębiorstwu PDVSA. Tak. To by była tragedia wtedy, bo akurat to przedsiębiorstwo dosłownie ze swojej absolutnej niewydolności i że no jakby właśnie to, to jest przykład tego, że tak jak kiedyś mówili, że gdyby prowadzić komunizm na Saharze, to by zabrakło piasku. Tak? No to niestety to niestety w tej mierze właśnie to przedsiębiorstwo, które pomimo właśnie tego gigantycznego rezerwuaru ropy naftowej, no to właśnie problemem w wielkim Wenezueli jest brak zdolności przetwarzania tej ropy. To znaczy, technicznie jest taka możliwość, no ale właśnie ten kombinat, który jest, którym nie ma. Specjalistów tylko są wojskowi, bo jakby Chavez uważał, że, że ten kombinat jest jakby państwem w państwie i wypędził w pewnym sensie specjalistów, który ma strasznie słabą wydajność. No, tak naprawdę no jest, jest taką, chyba wydaje mi się, no, taką, no, wydaje mi się, że ta ropa naftowa jest przekleństwem dla Wenezueli. To się mówi o takich sytuacjach, choroba holenderska jest taki termin w ekonomii. Że to jest tak państwo, które ma dostęp do jakiegoś taniego surowca, trochę to zabija inne sektory gospodarki. Zabija to usługi, zabija to wytwórczość. Oby Gujanie też to się nie, przytrafi, nie przytrafiło, bo Gujana jakby może się zachłysnąć tymi petrodolarami, ale faktycznie, no nawet patrząc na państwa zatoki perskie, gdzie jednak inwestuje się trochę w inne sektory gospodarki, w usługi, w infrastrukturę, w Wenezueli natomiast tego nie poczyniono. I, i w pewnym sensie ta, ten dostęp do łatwego taniego pieniądza, no jest niestety narzędziem pokus, żeby wydawać go nierozsądnie i, i chyba, chyba to, jest, to jest zasadniczy problem w tej mierze. No ale takie jak, tak, jak tutaj wspominaliśmy, no, Wenezuela ma dość ropy, nawet bez, bez tej prowincji spornej, i tak ma problem, co z tą ropą zrobić w tej mierze. To prawda. Dodam konkretnie, ile ma, bo sprawdziły przed programem: 304 miliardy baryłek, drodzy Państwo, ma Wenezuela i nie jest w stanie tego przerabiać przy jakiejś minimalnej ilości. A co do tego, co Pan powiedział, to ja sam Pan, Panie doktorze, podsunął rozwiązanie. To znaczy, jeżeli Gujana wprowadzi socjalizm. To te gigantyczne złoża nic nie pomogą, będzie i tak bieda i puste półki. Jak będzie kapitalizm, to wszyscy Gujańczycy będą się bogacić i żyć na wysokim poziomie, bo tak to działa i jest to sprawdzone w historii świata. Natomiast chciałbym teraz zapytać właśnie o Wenezuelę. Najpierw był długi okres Hugo Chavez'a, z tego co pamiętam, Chavez został prezydentem w 1999, coś takiego, zmarł w 2013. Teraz jest jego następca, jak pan fajnie powiedział, alter ego, sobowtór Sadama Husajna. Wystarczy spojrzeć na mapę. Wszędzie wzrastają wskaźniki, w całej Ameryce Południowej. Pokażemy teraz państwu naprawdę kapitalną mapę, która zrobiła Furorę na Twitterze kilka dni temu. Na zielono widzicie państwo wzrost dobrobytu. W całym, o ciekawe, od 80 roku, czyli od roku, w którym ja się urodziłem, we wszystkich krajach idzie do góry, a Wenezuela stoi tak jak było 7,9 tysiąca dolarów na głowę tak jest, a w Gujanie z 2,4 tysiąca do 61 tysięcy. Co się dzieje w tej Wenezueli, że jest taka zawiedzona? No właśnie. To, no, wydaje mi się, że ropa naftowa jest w pewnym sensie przekleństwem tego państwa. Oczywiście nie tylko sama w sobie, ale no niestety taki pomysł na jakąś gospodarkę centralno planowaną, e, sterowaną przy niestety rozbudowanej po prostu olbrzymiej korupcji, e, no jest niestety taką receptą na po prostu takie ubóstwo. Bo, bo tu trzeba powiedzieć sobie, że w, w ta, o ile czasy Chaveza nie były złe, e, w takim sensie, że Chavez był w stanie wyciągnąć z tego ubóstwa wielu Kolumbijczyków, i uzyskał w ten sposób takie poparcie dla tej idei pewnego takiego, takiego takiej skrajnej lewicowości czy też takiego podejścia socjalistycznego i to oczywiście no, zbudowało mu w pewnym sensie popularność to było wiadome, że w pewnym momencie ta, to państwo, które jakby nie jest reformowane, jest tak naprawdę dotowane przez ropę naftową, ono w pewnym momencie no, będąc tylko i wyłącznie stacją benzynową, no to co się stanie jeżeli ceny benzyny nagle się zmienią i, i, i nagle spadną i tak się stało, kiedy umiera Chavez I, i o ile mówię, że wydaje mi się, że w Kolumbii powiedzmy ta era Chaveza przynajmniej ekonomicznie, bo nie mówię o przestrzeganiu praw człowieka, bo to jest jakby problem Wenezueli wydaje mi się od Chaveza i Maduro olbrzymi, ale przynajmniej w tej, w tej mierze ekonomicznej, Wenezuelczycy być może Chaveza mogą wspominać przynajmniej w pewnych zakresach m, i w pewnych rękach z sentymentem, o tyle no, po jego śmierci to tąpnięcie na rynkach światowych w 2015 roku, no to jest po prostu katastrofa dla tego państwa całkowicie uzależnionego, bo chyba eksport ropy naftowej w Wenezueli to jest 85%, no to jest olbrzymia część jakby, czyli właściwie stacja benzynowa, która tylko wysyła te produkty em, do, świat, na, em, właśnie na, do świata zewnętrznego. Olbrzymia korupcja, e, brak inwestycji, zero innowacyjności gospodarczych, zero no, unowocześnienia gospodarki, powoduje no, straszliwą deprecjację pieniądza, inflacja, która w pewnym momencie, ja już nie wiem, czy nie była szacowana na jakiś miliard, przez światowy przez bank światowy w pewnym momencie chyba nawet nie było pieniędzy na drukowanie pieniądza bo już taka doszło do takiej sytuacji że nawet nie można było wydrukować pieniądza by było nie stać już państwa na na dodruk pieniądza no i oczywiście różnego rodzaju po prostu antydemokratyczne działania Maduro który w 2013 roku się pojawia tutaj próba rozwiązywania parlamentu próba rządzenia dekretami no i w 2019 roku pojawia się przecież silna opozycja Juan Guaido który uważa, i co jest ciekawe, Stany Zjednoczone uważają go za rząd Wenezueli. To jest też bardzo ciekawa kwestia, bo ważne jest to, kto rządzi, nawet w myśli prawa międzynarodowego. To znaczy, może być państwo, ale państwo musi być reprezentowane przez rząd. No i się pojawia takie pytanie: jeżeli kontestujemy, że, że rząd jakby nie reprezentuje państwa, no to pojawia się w pewnym sensie taka próżnia prawna, no bo rząd składa oświadczenia w imieniu państwa, rząd wysyła dyplomatów. I doszło do takiej ciekawej sytuacji, że Stany Zjednoczone że to gua, uważały, że to Guaidó właśnie w momencie wygrania, w momencie tych wyborów prezydenckich pod koniec zeszłej dekady w Wenezueli jest prawowitym przywódcą um, Wenezueli, pomimo tego, że jej efektywnie nie kontrolował. Ta jakby rewolucja demokratyczna w Wenezueli się nie udała, bo i Chavez, i Maduro zawsze dbali o aparat bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa i wojsko, które miały zapewnić po prostu, że kryzys w Wenezueli nie dotykał jednolicie wszystkich. Nie dotykał tych e, resortów siłowych, o których no, gwarantowane było w pewnym sensie e, przetrwanie, no, mówiąc prosto, reżim. W tym kontekście oczywiście dochodzi do tego gigantyczna skala migracji i co jest interesujące w XXI wieku największa migracja to, to wydawałoby się, że być może jest to czy, czy Ukraina czy Syria, okazuje się numer jeden jest to Wenezuela, około 5 milionów Wenezuelczyków nawet ucieka z kraju z powodów ekonomicznych do krajów sąsiednich. A więc więc to jest to. prześladowań, prawda, panie doktorze? Bo... Tak jest, oczywiście, bardzo, bardzo głębokich prześladowań, zabójstw na tle politycznym i, i głębokich, systemowych prześladowań praw człowieka. No i w 2019 roku prezydent Donald Trump w ogóle zastanawia się, czy przypadkiem nie podjąć nawet interwencji wojskowej w Wenezueli. To wiemy o tym od byłego doradcy Johna Boltona, że faktycznie był taki moment, w którym administracja amerykańska rozważała, trochę nawiązując, z doktryny Monroego, czemu by nie interweniować i jakby Maduro nie obalić. Ja pamiętam również takie hasło, że Amerykanie mówią, że Maduro, było takie hasło, i jest on the tarmac, czyli jakby jest już na, na lotnisku i poleci tym samolotem do Rosji. Czyli jakby wydawało się, że jakby wystarczy popchnąć tylko pewne, pewne ruchy w samej Wenezueli i dojdzie do upadku Maduro. Ale Maduro się utrzymał, do interwencji amerykańskiej nie doszło. Co ciekawe, ostatnio sytuacja gospodarcza zaczęła się trochę poprawiać, bo to też trzeba powiedzieć, że. Że jakby faktycznie ostatnie dwa lata to jest pewien wzrost PKP to jest y, właśnie po, po pandemii COVID, no ale w tym momencie również widzimy pewne zmiany w tej mierze. Warto pamiętać o tym, że w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie w Wenezueli. I być może to jest klucz tak naprawdę do tego, co się dzieje A -a, w, w odniesieniu do Gujany. Czyli tak naprawdę polityka, we, czyli znowu wykorzystywanie prawa międzynarodowego na potrzeby polityki wewnętrznej to się dzieje wszędzie, w Ameryce Południowej też to się dzieje chociażby argimentacji. Argentyna stop podnosi temat Falklandów. I zawsze, kiedy jest kampania prezydencka, to jakoś tam sposób ten prawno międzynarodowe podważanie statusu Falklandów też w Argentynie wraca. No i podejrzewam, że nieprzypadkowo za rok mamy wybory prezydenckie w Wenezueli, które co ciekawe, Maduro w zamian za układ ze Stanami Zjednoczonymi, który zredukował sankcje na wenezuelską ropę naftową, obiecał, że przeprowadzi je w sposób w pewnym sensie wolny i demokratyczny, czyli z udziałem opozycji. No, Zobaczymy, czy teraz tak będzie. Oczywiście, oczywiście. Ja y, lubię czasami tak wspomnieć różne takie moje historie z tym związane. Powiedział pan o Johnny Boltonie, słynnym jastrzębiu z republikańskiej administracji. Miałem przyjemność go poznać, bo zrobiłem z nim wywiad w hotelu Sheraton, niech pan sobie wyobrazi. No niesamowity Wacek rzeczywiście, mały ciałem, ale wielki duchem, bardzo bojowy zawodnik, a druga historia, którą chciałem Panu powiedzieć jest bardzo smutna, otóż w moim bloku na Ursynowie z wielkiej płyty mieszkała Pani doktor z Wenezueli, młoda, piękna dziewczyna zresztą, która właśnie uciekła przed takimi prześladowaniami, poznała Polaka, też lekarza tutaj, wyszli, wyszła za niego za mąż, ale skończyło się to po prostu tragedią. Ta dziewczyna już nie żyje, po prostu się nie zaadoptowała w tym nowym kraju. Tak, no to niestety jest tragedia milionów Wenezuelczyków, którzy faktycznie no, organizacje międzynarodowe podnosiły, że stopień ubóstwa, też stopień chorób, które uważano za wyeliminowane, na przykład polio, które się pojawiły znowu, no po prostu był takim smutnym obrazem tego państwa, zwłaszcza właśnie Właściwie w ostatnich pięciu, sześciu, siedmiu latach, kiedy, no co tu dużo powiedzieć, w państwie, którym ma największe zasoby ropy naftowej na świecie, brakuje paliwa na stacjach benzynowych. No i to chyba jest jakby no, naj, najlepsze podsumowanie tej sytuacji, ale no, jak widzimy, to co ja się obawiam, to no, niestety w takich sytuacjach często państwa potrafią podejmować irracjonalne nawet decyzje. Ja uważam, że jakby no, racje prawa międzynarodowego, oczywiście no, nie jestem tu autorytetem, będzie to rozstrzegał Trybunał Międzynarodowy, chociaż Trybunał, Międzynarodowy, już, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości już wskazał w tych środkach zabezpieczających on nie może antycypować orzeczenia, ale już wskazał, że jakby suwerenność Gujany nad tym spornym obszarem jest prawdopodobna. Również społeczność międzynarodowa mówi, absolutnie jest to terytorium Gujany i jakby no nie można sobie w ten sposób kreować, to znaczy można robić różne rzeczy na podłożu polityki wewnętrznej, ale one nie mogą, jakby nie generują skutków w przestrzeni prawa międzynarodowego w tej mierze. No i też jest takie pytanie ogólne, jak daleko możemy sięgać do historii, czy, czy możemy sięgać do czasów konkwistadorów, żeby unieważniać współcześnie istniejące granice te granice, które tak naprawdę funkcjonują od 120 lat, bo jakby Wenezuela miała w ogóle okres sześciu dekad, w którym w ogóle nie kwestionowała tej granicy, to tak samo nie wiem, jakby ktoś nagle stwierdził, że wolne miasto Gdańsk wciąż istnieje, tak, w tej mierze, bo też takie głosy, też takie głosy jakby słyszałem, oczywiście to jest w ramach absolutnie jakiegoś fantastyki naukowej, że, że ponieważ to była Liga Narodów i, i jakby wolne miasto Gdańsk miało suwerenności, no to jakby przetrwało, tak, w tej mierze, oczywiście, że nie, że jakby jest to część Polski suwerenna, no ale to jest właśnie Taki przykład trochę takiego rewizjonizmu historycznego, który wydaje mi się, że jednak nie ma oparcia w prawie międzynarodowym, który jest bardzo niebezpieczny. Tu bym tylko może tak z, e, powiedział, że jak wybuchła rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, to takie ładne zdanie powiedział e, przedstawiciel Kenii, który powiedział tak. Ja rozumiem, że wiele państw na świecie uważa, że granice są jakby może jakieś nieprawidłowo zakreślone, ale my w Afryce, m, nasze granice nie zostały e, jakby. E, jakby to, te granice nie powstały decyzją państw afrykańskich, te granice są spuścizną kolonizatorów, a jednak zdecydowaliśmy się, że wstępujemy w te dawne granice wewnętrzne, stają się granicami międzynarodowymi i to akceptujemy, bo jest to potrzebne do pokojowego współegzystowania świata. Ja wiem, że może to jest bardzo takie idealistyczne spojrzenie, które mam i jak widzimy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje czy na zwłaszcza na Ukrainie, że, że mamy jednak taką erozję prawa międzynarodowego, zwłaszcza w kontekście zasad użycia siły i Zachód też nie jest bez winy, jak Pan redaktor wspomniał, to jednak wydaje mi się, że szczególnie po tej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. My musimy jednak twardo stać na stanowisku, że zasady no, są, są te zasady, których przekraczać nie można. Tak jak mówię, kiedy była na przykład mieliśmy sytuację w Nigrze, i był problem, czy ECOWAS może interweniować. No i też jednak, jednak podniesiono, że bez zgody Rady Bezpieczeństwa taka interwencja nastąpić nie może. Taki jest system międzynarodowy i wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy szczególnie patrzeć na to, w jakich warunkach państwa mogą te, te, te inwazje, te interwencje podejmować, bo inaczej no to sprowadzimy się do jakiegoś stanu bezprawia XIX wieku, który miał miejsce, gdzie, gdzie wojna była absolutnie legalnym narzędziem roz, rozstrzygania sporów międzynarodowych, bo taki niestety był XIX wiek, to dopiero dwie wojny światowe zmieniły jakby również prawnie to podejście. Prawnie, tak, zgadzam się, panie doktorze. To wywołał pan kwestię Rosji, to zapytam, bo wiadomo, że kiedyś wszystkie te rewolucje i w Ameryce Południowej, i w Afryce, i w innych krajach, jak to się dzisiaj ładnie mówi rozwijających się kiedyś to się mówi o Trzeci świat były sponsorowane przez Moskwę. No i ja przeglądając sobie różne zdjęcia ciekawe przed. Naszym rozmową zauważyłem, że na tych paradach armii wenezuelskiej, no to dominuje sprzęt rosyjski czy też sowiecki. I gdzieś czytałem jakąś analizę też parę dni temu, że to Putin uruchomił całą tą awanturę Wenezueli z Gujaną, żeby odciągnąć uwagę Ameryki od Europy. Hmm, czy to jest już taka lekko histeria, że wszędzie gdzie się coś dzieje to ktoś widzi łapska Putina, czy rzeczywiście coś może być na rzeczy, że jakieś jeszcze linki pomiędzy połączeniami między Moskwą a Wenezuelą są? No tak, to na pewno takie, takie połączenia były, bo, bo przecież właśnie za czasów Chaveza, w szczególności te, te spotkania i Maduro, który w pewnym sensie się opierał trochę nawet siłowo, tak. No, jeżeli miejscem jego ucieczki miała być Moskwa, no to to oczywiście coś sygnalizuje w tej mierze, ale no właśnie to jest pytanie, czy. Czy, 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 te, jakby, macki Rosji, one są na tyle silne, że są w stanie wywoływać kryzysy w każdej części świata. Trudno mi jest powiedzieć. Dyplomacja rosyjska i generalnie rosyjskie służby, ale też jakby dyplomaci rosyjscy, no to jest wyjątkowa instytucja, instytucja niezwykle skuteczna, i na pewno na pewno tutaj patrząc na chociażby efektywność samej rosyjskiej służby, no to faktycznie być może coś w tym jest. Ale czy, czy rzeczywiście za, za każdym takim przypadkiem stoi tutaj działanie Rosji, trudno mi powiedzieć, co nie oznacza, że oczywiście Rosja może z tego korzystać, tak, bo mogą być sytuacje, w których może niekoniecznie są wprost albo w 100% wykreowane przez Rosję, no ale na pewno w jakiś sposób jest to kolejne, kolejny konflikt. Które odwraca sytuację od tego, co się dzieje na Ukrainie, od tego ciągłego naruszenia prawa międzynarodowego, które ma miejsce tam. No i oczywiście soczewkuje uwagę głównie świata zachodniego, bo to jednak świat zachodni uważa się raczej za takiego policjanta współczesnego, współczesnego świata, przynajmniej no w, takim, w takim jakimś odczuciu społecznym. Chociaż teoretycznie w prawie międzynarodowym, czy w ogóle, no nie, ma, nie ma funkcji policjanta, czy nie ma żandarma, nie ma sędziego, czy nie ma prawodawcy, to jest takie, takie sformułowanie. No to jednak uważa się, że Zachód jednak e, tu działa. Więc. Czy, czy, czy pewno beneficjentem tej sytuacji myślę, że Rosja na pewno jest czy jest twórcą, trudno mi powiedzieć wydaje mi się, że takiej wiedzy tutaj, tutaj nie mam, ale no, oczywiście te związki Wenezueli i Rosji jeśli chodzi właśnie w dziedzinie kontekście zbrojeń i tak dalej, wizyt różnego rodzaju wzajemnych okrętów wojennych i tak dalej, faktycznie to, to miało miejsce, przy czym no jednak trzeba zwrócić uwagę, jednak Wenezuela jest w Ameryce Południowej, Amerykanie zawsze bardzo zazdrośnił uważnie patrzą, co dzieje się jakby no, w okolicach ich bezpośredniego podwórka. I doktryna Monroego, która była wynalazkiem XIX wieku, czyli nie chcemy, żeby mocarstwa europejskie mieszały się w sprawy e, amerykańskie, ona tak naprawdę wydaje mi się przetrwała, no bo przecież w okresie zimnej wojny, to co się działo na Kubie, e, Grenada, Nicaragua i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie były jakieś próby instalowania się jakichś e, proradzieckich, prosowieckich rządów, Amerykanie natychmiast interweniowali. Tu oczywiście Wenezuela też wydaje mi się, że jest w takim miejscu punkcie tarcia, tak? Czyli czy Amerykanie czujnym okiem patrzą na to, że oczywiście chyba jest jakiś zakres tolerancji po stronie działania Maduro, i myślę, że oczywiście jest jakiś tam zakres tolerancji robienia jakichś referendum, nadawania, bo też słyszałem, że już podobno jakieś budowy obiecał we, w nowej prowincji, czy też nadawanie również koncesji, że nadaje już koncesje na terytorium, które nie należy do Wenezueli. I oczywiście jakieś, jakiś margines tolerancji oczywiście jest, ale. Ale, ale wydaje mi się, że jednak ten, ten, ta czerwona linia to jednak jest ta groźba interwencji zbrojnej. I mi się wydaje, że jednak tutaj no zdecydowanie ten, 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 ten wpływ amerykański, um, jednak. Um, Konflikt, który, no geografia, geografia, jednak często zapominamy po prostu o znaczeniu geografii w stosunkach międzynarodowych, że po prostu pewne konflikty są po prostu dla nas bliskie, bo są bliskie geograficznie i mamy po prostu bezpośrednie interesy. Wenezuela, Wenezuela jest, powiedzmy, odległa od Europy, ale bliska Stanom Zjednoczonym, i to jakby też, też tak naprawdę taka, taki truizm, jak powiedzenie, że geografia ma znaczenie w stosunkach międzynarodowych, no, no właśnie coś, coś naocznia. Panie, to nie jest to truizm. Czasami truizmy, na przykład choćby taki, jak że Polska leży między Niemcami a Rosją, wydaje się, że truizm, ale ile w tym jest zawarte historii i, i głębokiego sensu w tym prostym zdaniu. Natomiast ja zainspirował mnie pan teraz, że ja zrobię osobny odcinek o doktrynie Monroe, bo przecież Rosja mówi, że stosuje swoją własną doktrynę Monroe, atakując Ukrainę. Tak jak pan powiedział, za każdym razem, kiedy Sowieci próbowali jakiś pro. No, mieszać się w sprawy Ameryki i budować sobie tam jakieś pro-sowieckie rządy. Ameryka interweniowała i to samo teraz mówią Rosjanie, my robimy na Ukrainie. To jest bardzo bardzo interesujące, żeby o tym porozmawiać, jak wygląda ta optyka. Natomiast mam jeszcze na koniec pytanie taką ciekawostkę, bo wspomniał Pan, ale że szybko zmieniliśmy temat o etnicznym składzie Gujany, bo ta Gujana mnie naprawdę intryguje. Na tych zdjęciach tych zestrzelonych żołnierzy, tych oficerów z tego śmigłowca, widać, że to są. No, jakby to powiedzieć, Gujano-Afrykańczycy, tak? Żeby być poprawnym politycznie, czyli po prostu potomkowie przybyszy z Afryki. Czy taki jest głównie skład etniczny? To są czarnoskórzy, są Gujańczycy? Skąd oni w ogóle się tam wzięli? Tak, tak. To, to nawet patrząc chyba na w ogóle z na, na jakby na, um, skład wyznaniowy, tak? to na przykład Hindusi również, bo pamiętajmy, że Holendrzy po prostu założyli tą kompanię um, zachodnioindyjską, Dutch West Indian Company w tej mierze, no i oczywiście no, prowadzili taką kolonizacyjną politykę i skład etniczny Gu Gujany jest efektem po prostu epoki kolonializmu no i, no i w tej mierze faktycznie no, to, to oczywiście wpływa w tym kontekście, czyli jakby tam, tam faktycznie ja również patrząc na skład etniczny no bo um, chociaż żeby Wenezuela miała jakiś argument dotyczący ludności, ale nawet tego argumentu nie ma, bo, 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 bo faktycznie ten skład etniczny jest inny, chociaż no kwestia etniczności w Ameryce Południowej to też wydaje mi się, że specjaliści potwierdzą, jest taką kwestią trochę nie do końca badaną, nie prowadzi się zawsze we wszystkich państwach takich statystyk, jest, jest troszeczkę inne chyba podejście niż w odniesieniu do reszty, reszty świata, natomiast no faktycznie no na pewno Gujana jest takim państwem dziedzicem tego okresu kolonialnego. Wenezuela uważa, że też, no i Wenezuela uważa, że jakby teraz może wyrównać rachunki, no ale próbuje wyrównać, jeżeli mówimy o rachunki kolonializmu, to jedna ofiara kolonializmu próbuje wyrównać rachunki z drugą ofiarą kolonializmu. Dokładnie. Więc gdzie jest tu jakby jakaś szeroko rozumiana sprawiedliwość w tej mierze. Więc jakby tym bardziej, tym bardziej mi się wydaje, że naprawdę ten spór jest jakby, no... No, i mimo wszystko, rozumiejąc oczywiście jakby, jak, 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 jakiś, jakąś historię Wenezueli, i oczywiście e, kwestie, które zawsze w odniesieniu do każdego państwa i narodu trzeba szanować, no to mimo wszystko wydaje mi się, że, że są chyba jakieś granice no, no, podnoszenia czegoś na arenie międzynarodowej. I chyba, chyba to tylko tyle, co, co mogę powiedzieć z mojej strony. Oczywiście, oczywiście, drodzy Państwo, będziemy śledzić y, wydarzenia w y, Guyanie i mam nadzieję, że y, rozejdzie się do pokościach kościach, nie będziemy mieli kolej Wojny w, na świecie. Natomiast na sam koniec chciałbym i Państwu, i mojemu gościowi powiedzieć, dlaczego ja w ogóle jestem tak zainteresowany tą Gujaną. Otóż Panie doktorze, swego czasu bardzo dużo czytałem o słynnej sekcie Świątynia Ludu, która powstała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Jim Jones to był taki zwariowany pastor, kaznodzieja, który to założył. No i założył właśnie w Gujanie taką w dżungli miasto, nazywało się Jonestown. I w 78 roku ci ludzie byli trochę tam niektórzy uwięzieni, niektórzy omamieni, zahipnotyzowani. I w 78 roku przyjechał tam kongresem amerykański Leo Ryan, żeby zobaczyć co się dzieje na miejscu, zbadać sytuację zaalarmowany przez rodziny tych ludzi wciągniętych do sekty. I drodzy państwo, został zastrzelony ten amerykański kongresmen na lotnisku w Gujanie razem z kilkoma osobami, które mu towarzyszyły i w tym czasie członkom sekty podano cianek. Uwaga, 900 osób, drodzy państwo, w listopadzie 78 roku się otruło. Są zdjęcia, których państwu nie pokażemy, wstrząsające z lotu ptaka tych Morza ciał leżących. Jest to największy przypadek samobójstwa w całej historii świata. I stąd Gujana już raz w latach 70. trafiła na, pierwszy, na pierwsze strony gazet. Sam Jim Jones strzelił sobie w głowę, czy tam ktoś mu strzelił w głowę na jego prośbę. Także można powiedzieć, że co? Przeklęty ląd trochę. Tak, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko jest nadzieja, że będzie tam pokój. I. Mam taką nadzieję jako prawnik, że, że mimo wszystko prawo międzynarodowe Co Jakkolwiek naiwnie to może brzmieć, a, a, ale, ale, ale taką nadzieję mam. Trzymamy za to kciuki razem z widzami historii realnej. Moim i Państwa gościem był dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze raz bardzo, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka. Wspierajcie nas, kochani, na Patronite i na YouTube, bo dzięki wsparciu widzów historia realna może zachować niezależność i skupić się możemy na naszej pracy. Historia to księgarnia internetowa, kubki, koszulki RED i i książki między innymi wojna o Ukrainę, wojna o świat. Książka, którą napisałem z Jackiem Bartosiakiem, i jeszcze zostało trochę egzemplarzy z podpisami obu autorów w naszej księgarni. Idealny prezent na Gwiazdkę. E, drodzy Państwo, każde spotkanie historii realnej kończymy oczywiście kciukami dla naszych przyjaciół. Tak też będzie tym razem. Kciuk dla Zarysu, Fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do Błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam Piotr Zychowicz historia realna historia dzieje się na naszych oczach.